Powiedz mi, jak podobała Ci się kolekcja? Bardzo mi się podobała kolekcja z jednej prostej przyczyny. Denikler zawsze się kojarzy jako taka marka, która robi bardzo klasyczne rzeczy, ale właśnie w tej klasyce jest metoda, w tym szaleństwie jest metoda, bo tę klasykę, jak się odpowiednio zmiksuje, to można zrobić i coś totalnie takiego streetwearowego. Tak jak ja na przykład dzisiaj. Nowa kolekcja, proszę bardzo, jest to, bym powiedziała, bardzo takie casualowe. Ale też fajnie została marka odmłodzona, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale 10-15 lat temu... Pamiętam, bo to moja były mama takie, się ubierała też. No właśnie, takie bardzo stonowane, bardzo eleganckie, oczywiście z dużą klasą, ale to jednak było takie zachowawcze, tak to nazwę. Teraz dzisiaj form jest więcej no też właśnie. Przede wszystkim i tych form, faktur różnych. Więc rzeczywiście jest się czym bawić, można się ubrać od stóp do głów i to jest super. Fajnie, że w ogóle marki się rozwijają, więc rzeczywiście warto wpadać na takie wydarzenia i kibicować tym markom. A to jest twój styl? Inaczej. Wszystko na pewno nie, no bo ja się na co dzień ubieram streetwearowo, ale ja właśnie zawsze się śmieję i mam udaną współpracę z Denikler, jak coś razem robimy, że mówię, ja zawsze znajdę coś takiego, że zrobię z was jakby z marki ściuchów ziomeczka, nie? Zawsze tak mówię, że zrobię ziomeczkę i tak jest. I lubię rzeczy Denikler, bo są ponadczasowe, przede wszystkim są też jakościowe. I tak jak mówię, jeżeli mogę z czegoś zrobić coś sportowego, mogę z tego też potem klasycznie coś zrobić. Można łączyć z wieloma rzeczami i to jest fajne, że możesz kupić kilka ciuchów i na różne sposoby nosić i nie musisz mieć tej szafy takiej. Czyli masz swoje sposoby. Oczywiście, że tak. Trzeba umieć się trochę bawić modą, podglądać też innych czasami, poprosić o pomoc, jak ktoś nie wie, bo można. Odważnie, fajnie i z pomysłem. No pewnie, że tak. No, bo to trzeba się bawić, no o to w życiu chodzi. No, nie powinno być nudno, to ma nas reprezentować. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie my jesteśmy dla mody, tylko moda jest dla nas. Otóż to, jeżeli ktoś się czuje w czymś przebrany, to nie powinien w tym chodzić. Jeżeli ktoś lubi nosić masę różnych dziwnych, kolorowych rzeczy i w tym się czuje dobrze, to wie jak to nosić, bo czuje się w tym dobrze i to automatycznie widać, więc pewnie każdy powinien nosić to, w czym czuje się najlepiej. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.